liścia. Niam, niam, na. Pycha. Ojej, Guciu, co to za hałas, słyszysz? Wreszcie się najadłem. Guciu, obudź się! Wstawaj, ktoś jest na naszej łące! Trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. Dobrze, kto to może być? Dobrze. Guciu! Ktoś jest na naszej łące! Guciu, obudź się, słyszysz? Bardzo się boję! Oj. Przyprowadź go, Maju, natychmiast tutaj. To go połknę i już... Nic nie słyszałem, nic a nic. To był straszny huk, aż się obudziłam. Łup, łup, łup. Dudniła okropnie ziemia. Zauważyłam również, że wszystko dookoła drżało. Naprawdę? Nie, 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 wszystko w porządku. Nie widzę nic podejrzanego. Nie bój się. Pewnie ci się coś przyśniło, Maju. Policz do 100, to zaśniesz. Nie ma się czym przejmować, moja mała. Jestem pewny, Maju, że to tylko sen. Po prostu zwykły sen. Może... Tak, chyba masz rację, Filipie. Zjadłam wczoraj za dużo pyłku i dlatego te złe sny. Uważaj, Maju, nie wierć się, bo spadnę. Ktoś płacze, chyba coś się stało. O? Za bardzo się wszystkim przejmujesz. Dopiero wstaliście, a więc pewnie o niczym nie wiecie. Idźcie zobaczyć, co się stało tam, gdzie rośnie wielki świerk. Nie uwierzycie własnym oczom. Och, Boże, co się z nami stanie. Marny nasz los. Boże, ty zemdlała. O, to było straszne. Gdybym wiedziała, kto to zrobił, jak ja bym dała. Żeby tak stratować naszą łąkę, jakby walec przyjechał. To musiało być coś bardzo wielkiego i ciężkiego. Zaraz zmierzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, rzeczywiście, to coś ogromnego. Trzeba wykryć sprawcę. Tak, ale jak? Musimy się zastanowić. Jak tylko znajdziemy tego, kto wyrządził tę szkodę, to ja się z nim policzę. Tak. Aha, chyba już wiem, czyja to sprawka. Dziś w nocy wylądował tu latający obiekt. Mówię wam, UFO. UFO? UFO. Tylko Marsjan nam tutaj brakowało, jakby nie było dosyć szkód wyrządzonych przez ludzi. Hejko, witajcie, moi drodzy, co tu się właściwie stało? Nad czym wspólnie radzicie? Dowiem się wreszcie. Spójrz tylko, cała łąka stratowana. Zastanawiamy się właśnie, czyja to sprawka. Żuk twierdzi Filipie, że dziś w nocy wylądował tutaj spodek. Aż przykro patrzeć. Spodek? A może... Może filiżanka? A więc ten huk to wcale nie był sen. Miałaś rację. Gdzie on się podział do licha? Nigdzie go nie ma. Niepotrzebnie zerwałem się dziś tak wcześnie. O tej porze wszystkie porządne pszczoły jeszcze śpią. Stare przysłowie powiada. Ten, kto się wyśpi, dobrze myśli. Guciu, Guciu! Wstań, położyłeś się właśnie na śladzie. Dopiero z góry widać, że to ślad ludzkiej stopy. Naprawdę? Według mnie to są ślady stóp dziecka. Sytuacja staje się groźna. Tam jest następny ślad, widzisz, Maju? Tak, rzeczywiście.
A tam dalej jeszcze jeden. I tu. I tu. Marny, przekonamy się wówczas, czego oni tu szukają. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Na naszej łące był człowiek. Czy pamiętacie może, jak w zeszłym roku przyjechały na naszą łąkę dzieci? Trudno byłoby to zapomnieć. Rada Leśna musi wreszcie ustanowić prawa chroniące nas przed ludźmi. Żeby nie wolno nas było bić, o tak? Zakazać używania pacek na muchy. Kategorycznie zakazać. Przychodzi taki pak. Rozgniata nas butem i koniec. A ostatnio wymyślili specjalną truciznę, którą rozpylają, tak? Jak ktoś ma pecha i trochę tego powącha, policzone są jego chwile, tak? W zeszłym roku ludzie porwali moją pajęczynę na krzaku jałowca. A ja straciłam przez nich mojego męża. Jakiś okrutny chłopiec schwytał go w siatkę i schował do blaszanego pudełka. Przestańcie biadolić i wylewać łzy. Bardzo wam współczuję. Rozumiem, że macie do ludzi żal, ale nie wolno sądzić wszystkich jednakowo. Bywają i dobrzy ludzie. Wiem o tym od mojego kuzyna, który przebywał długo na pewnym uniwersytecie. Ach tak, wyszło szydło z worka, stoisz po stronie ludzi. Nigdy im nie przebaczę tego, co zrobili z moją pajęczyną. To ich wina, że zostałam sama na świecie. Tak mi teraz ciężko. Dosyć, dosyć, dosyć. Uciszcie się wreszcie. Żona Teodora doszła wreszcie do głosu. Ona uważa, że wszystko wie najlepiej. Słuchajcie, otóż jeśli ten ślad naprawdę należy do człowieka, to według mnie jest to ślad 10-letniego dziecka. I co ty na to, przemądrzała myszo, hm? Zamurowało cię, ha? Wiem, co należy teraz zrobić. Jest tylko jedno wyjście. Trzeba stąd wiać, mój luby, i to już. Nie zostanę tutaj ani chwili dłużej, za nic w świecie. Na pewno pochwalasz moją decyzję. Owszem, owszem. No ale jeśli wolno słówko, może jeszcze trochę tu zostaniemy, proszę cię. To znaczy, żonko. Masz być natychmiast gotowy do drogi, czy to jasne? Tak, tak, moja droga, tak. Chodźmy więc, trzeba się spakować. Ja też stąd zmiatam. Zmykam póki czas. Cześć! Poczekaj, lecę z tobą. Wyruszam natychmiast. Nie ma się nad czym zastanawiać. Cześć! I tak mnie na pewno wszyscy wyprzedzą. Zmiatam. Ho, ho! Wieje, aż się kurzy. No, nie ma na co czekać. Uciekajmy stąd, dzieci. Dlaczego? Bo tu niebezpiecznie. Dlaczego? Przyjdzie tutaj ktoś straszny. Kto to taki? Człowiek, moje dzieci. A co to jest? Kiedyś na pewno same poznacie ludzi. Teraz powiem wam tylko, co należy o nich wiedzieć. Ludzie nas lubią, ponieważ wierzą, że biedronki przynoszą szczęście. Lubią nas też dlatego, że zjadamy mszyce. Ludzie mają przeogromne dłonie, tak wielkie, że mogą w nich zmieścić 100 biedronek. Och, raz to przeżyłam. Siedziałam kiedyś samiutka w olbrzymiej zaciśniętej dłoni. Było tam ciemno i duszno. Mogą też w złości pac rozgnieść 50 biedronek za jednym zamachem. Albo zgnieść nas w palcach lub zmiażdżyć buty. Niektórzy trzymają nas w butelkach, w których się dusimy. Zdarza się też, że ciskają nam o ścianę. Ludzie są okrutni, uciekajmy. Zostańcie, po co od razu uciekać? Łąka jest bardzo duża, wystarczy dobrze się ukryć i nigdy nas nie znajdą. Stójcie, może ludzie tu wcale nie przyjdą. Już wam mówiłem, że mój kuzyn bardzo sobie chwalił pobyt na uniwersytecie. Zrobił się tłuściutki, a to wszystko zawdzięczał troskliwej opiece ludzi. Nie ma zatem powodu, żeby aż tak się ich bać. O, jeżeli chodzi o nas, to ich widok niezmiernie nas ucieszy. Zwłaszcza jeśli przyprowadzą z sobą psy i koty. Tak, tak. Twoje wymagania są skromne, wystarczy ci krew zwierząt, ale ja nie mogę się już doczekać, żeby spotkać jakiegoś człowieka. Okropnie chce mi się pić, okropnie. Mnie też. O! Naprzód, droga, szybko, na co czekasz? Nie wrzeszcz tak. Nie wrzeszcz! Bo ludzie usłyszą. Usłyszą! Ej, ty, Włochaczu! Nie teraz, ty drogi, odsuń nosie!
Tylko nie tym tonem, proszę pana. Widać, już dawno nie miał pan do czynienia z damą. Stare przysłowie Filipie mówi, śpiesz się powoli. Oni niestety go nie znają. Guciu, a ty? Czy postanowiłeś zostać? Nie, skądże, chcę tylko popatrzeć, jak inni wieją. W razie czego zawsze zdążę prysnąć. Poza tym, po co Aleksander ma gadać, że jestem tchórzem? Dopóki zostanie Maja, zostanę i ja. No to powodzenia, Guciu. Wolę nie ryzykować. Pozdrów ode mnie Maję i Aleksandra. Nie przejmuj się, gąsieniczko. Powiadają, to wolno idzie, ten dalej zajdzie. Guciu, zatrzymaj ich, przecież nie mogą tak nagle wszyscy odejść. W popłochu jeszcze się stratują, zatrzymaj ich. Teraz już za późno, spójrzcie tylko, gnają jak szaleńcy. Nikt nie zdoła już ich zatrzymać. Stójcie, nie tędy, stójcie! A, przeklinam was, zniszczyliście mój dom. Uważajcie na moje skrzypce! Rety! Moje skrzypce! O nie! O nie! Słuchaj, chyba nie masz zamiaru zabierać tego z sobą? Chciałbym, żonko. Nie! Proszę, proszę. To prawda, że się bardzo napracowałeś. Ale musimy stąd jak najszybciej uciekać. Nie martw się, ręczę ci, że tyle nawozu, ile nam potrzeba, wszędzie znajdziemy. Szybciej, dzieci! Szybciej! Uciekajmy stąd! Uciekajmy stąd! Naprzód, dzieci! Naprzód! O, jak ciężko! Jak ciężko! Brakuje już sił! Dzieci! Już nie mogę! Naprzód, mamo, naprzód! O, drogi! O, co tu się dzieje, he? Drogi, mówię ci! Uwaga! Zniszczyła mi pani światełko! Na drugi raz będziesz uważał, świetliku. Co? Ja mam uważać? To ty uważaj, stara jędzo. Drogi, co wy tu wyprawiacie do licha? Dalej, dalej, dalej! Czekajmy! No i co? Sami widzicie, co się dzieje. Kto by ich teraz zatrzymał? Pokażcie mi takiego. To Filip. Tak, z walizką i parasolem. Ty też wyruszasz? Tak, Maju, ale nie myślcie, że to ze strachu, tylko dlatego, że szczaf na naszej łące przestał mi ostatnio smakować, naprawdę. Trele morele, dajesz drapaka i tyle. A więc uciekasz, ty, który zawsze prawiłeś nam morały o tym, że trzeba być odważnym i opanowanym. Właśnie, najważniejsze to spokój, umieć zachować spokój. Mówiłem, lecz co będzie, jak przyjdzie człowiek i rozdepcze mnie? Jak widać, nieszczęście może nas spotkać wszędzie, prawda? W takim razie zostaje. Pora okazać odwagę i zimną krew. Brawo, Filipie! Nie ma się czego bać, moi drodzy. Jestem pewien, że w razie czego zawsze zdążymy się ukryć. Wiecie co, bardzo jestem ciekaw, czy ci, którzy dali stąd nogę, też są tacy roztropni jak my. O, na szczęście jest most. Z drogi, szybko, ja byłem pierwszy. O, nie, 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 ja byłam pierwsza. No, szybciej, szybciej, nie kłócić się. Och, Ostrożnie, dzieci, tylko nie spadnijcie. Uważaj, depczesz mi po nogach. A niech się pani nie pcha, mówiłem, że byłem pierwszy. Już niedaleko, moje dziecko. Zaraz będziemy bezpieczni. Stać, stać! Most trzeszczy! A bójda naprzód! Spokojnie, dzieci, stójcie spokojnie. Jestem przy was. Po co pchaliście się wszyscy naraz? Hej, mamo, patrz! Mała, ciszej. Straszny jest pani tłuścią, pani Liszko. Gdyby nie pani, most by się nie zarwał. Dobrze, że było się tylko na strachu. Chodź, chodź. To wszystko wina Tekli. Okropnie się wlokła. Tak, teraz wszystko na mnie. Ja też wpadłam do wody. Właśnie. Czemu nie zawisła pani na własnej nici?
Jak nagle zrobiło się cicho. Widać, są już daleko. Na pewno, tyle zamieszania. Jestem kompletnie wykończony. Chętnie bym się przespał, ale jest tak cicho, że nie zasnę. A może te ślady to był fałszywy alarm? Właśnie, od razu wszyscy wpadli w panikę. A przecież nikt nie widział tu ludzi. A zatem, moi przyjaciele, powinniśmy okazać odwagę i zimną krew. No i co? Zaczekaj tu, zaraz wracam. Muszę coś sprawdzić. Maju, dokąd lecisz? Zaraz wrócę, Guciu. Co to? Słyszycie? Zaraz będziemy w domu. Dlaczego uciekaliśmy? Sama się zastanawiam. Dlaczego wracamy? Wszyscy wracają. No jak, pani Tekno, lubi pani szybko jeździć? Trochę mi się kręci w głowie, ale czujemy jak rakieta. Patrzcie, no, kto by się spodziewał. Jest pan bardzo uprzejmy, że wziął pan nas na warana. Guciu, a może ich powitamy? Chętnie. Zobacz, Filipie, ten zarozumialec Aleksander zawsze wszędzie jest pierwszy. Zaraz pewnie palnie którąś ze swoich opowieści. O, Filip i Guciu. Hej, Filipie, zacznij pierwszy. Masz okazję, dopóki Aleksander czyści okulary. A więc, co by wam tu rzec? Zachowaliście się bardzo głupio. Wcale nie trzeba było stąd uciekać. Nie grozi nam tu żadne niebezpieczeństwo. Zniszczyliście moje drogocenne skrzypce. Co ja teraz pocznę? Wiesz, bardzo się cieszę, że wróciliśmy. Słowo daję. Nareszcie w domu. Żal mi było porzucać rodzinne strony, ale uczyniłem to tylko dla ciebie. Wiem, mój drogi, postąpiłeś jak wzorowy mąż. Moi drodzy, każdy z nas powinien wyciągnąć z tego jedną naukę. Najpierw pomyśl, potem działaj. Nie znoszę, jak ktoś udziela mi rad. Teraz to łatwo panu mówić. Proszę o ciszę! Mam coś bardzo ważnego do powiedzenia! Ta wiadomość z pewnością was ucieszy, moi drodzy. Sprawdziłam dokładnie ślady na łące. Odciśnięta jest tylko lewa stopa. Podejrzewam więc, że to nie człowiek stratował trawę. A może to był jakiś podwór? Cicho, dzieci, cicho, nie bójcie się. To ma być dobrze. Znowu wpadacie w panikę. Cisza! Proszę im opowiedzieć, jak to było. Z miłą chęcią, droga Maju. A więc słuchajcie. No śmiało. Otóż od tygodnia my, mrówki, szukamy nowego pomieszczenia, które nadawałoby się na śpiżarnię. Nasze poprzednie schronienie porwała woda. Wielka szkoda. Nie mogliśmy tego przeboleć. Było świetne w pudełku po cygarach. Ale niestety popłynęło w nieznane. Wreszcie wczorajszej nocy nasze poszukiwania zostały uwieńczone sukcesem. Jeden z moich żołnierzy znalazł w rowie stary but. Od razu pomyślałem sobie, że to bardzo cenna zdobycz. But znakomicie nadawał się na naszą nową śpiżarnię. Wydałem więc rozkaz, ażeby przetransportować go na pole truskawkowe. Ponieważ but okazał się potwornie ciężkim, moi żołnierze musieli po drodze odpoczywać. Wówczas właśnie stawiali go na trawie i to był ten dziwny hałas, który słyszała Maja. Wszystko się zgadza. No widzicie, miałem rację, że te ślady to fałszywy alarm. Niepotrzebnie budziłaś mnie w nocy. Wierzcie mi, to był straszny huk. Myślałam, że to trzęsienie ziemi. Co takiego? Wcale nie zauważyłem, że w nocy było trzęsienie ziemi. Guciu, nie było żadnego trzęsienia ziemi. Słuchaj uchem, a nie brzuchem. To tyle hałasu narobił ten but. Nie słyszałem, słowo daję. To się nazywa zdrowy sen.
Jesteś największym śpiochem pod słońcem. Skoro wszystko się wyjaśniło, pozwólcie, że zaproszę was teraz na otwarcie nowej śpiwarni. Chodźmy, dzieci, chodźmy. Mama, mama, teraz wiemy. Zaraz się dowiecie, chodźcie, chodźcie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Oho. Mrówki powinny nas uprzedzić, że będą transportować wielki but. Nikt by się wtedy nie przestraszył. Zaczekaj, Filipie! Maju, dzięki tobie znowu wszystko jest jak dawniej. To ty przekonałaś nas, żeby zostać, tak? Ty jedna zachowałaś zimną krew. Maju, jesteś bardzo dzielna. Nie jestem wcale taka dzielna. Przyznam ci się, Aleksandrze, że się bardzo bałam. Tak jak wszyscy słowo daję, ale nie dałam tego po sobie poznać. Szczerość za szczerość. Ja też się bałem, Maju, aż zaparowały mi okulary. Nawet nie wyobrażacie sobie, co zdarzy się w następnym odcinku. Otóż Mai przyśni się, że jest królową Egiptu. A pajęczyca Tekla złą księżniczką, która wydaje rozkaz, żeby zatopić łódź królowej. Armia Os rusza do ataku. Ale nie martwcie się, wszystko skończy się dobrze.